zwycięstwo na stadionie, no to w takim prestiżowym biegu jest naprawdę super uczuciem. Jest to mój trzeci start w maratonie. Co prawda w tym roku debiutowałem, no i ten maraton wyszedł tak w ostatniej chwili, w czwartek dowiedziałem się, że mogę wystartować. 5 tygodni temu startowałem we Wrocławiu, więc pewnie jeszcze jakieś trudy tamtego maratonu odczuwam, tym bardziej, że w lipcu, pod koniec lipca wykaraskałem się z kontuzji ścięgna Achillesa, no i to był tak z przymrużeniem oka startowałem, wiedziałem, że jestem bardzo wytrzymałym zawodnikiem, że tempo w granicach 3.20, 3.30 jest dla mnie tempem komfortowym. Najcięższy moment, myślę, że 37 km, tam kilometr, półtorej kilometra podbiegu. Wiedziałem, że prowadzę, mam blisko minutową przewagę, więc no, z czasem już się nie ścigałem. Chciałem w zdrowiu dobiec do mety. Pół życia przebiegane, ponad 50 tysięcy kilometrów w nogach, więc z czasem każdy, myślę, może zmierzyć się z dystansem maratonu. Nie można się zrażać, wszystko pracą sukcesywną, samozaparciem da się osiągnąć. Szósty maraton, czwarte zwycięstwo, obroniony tytuł z zeszłego roku, więc jestem przeszczęśliwa. Z tego względu, że naprawdę sama sobie za dużą presję dałam tego zwycięstwa. Oczywiście licząc się z zawodniczkami i rywalkami, ale tak bardzo chciałam tutaj zwyciężyć, że chyba z 2 kilo więcej ważyłam o tą presję. Trasa jest tak urozmaicona, że ten kilometr za kilometrem mija bardzo szybko. Dlatego pomimo tej trasy z podbiegami naprawdę no, uważam, że każdy maratończyk powinien tutaj w Katowicach pobiec. Ostatnie 300 metrów nie pokonywałam na maksimum moich możliwości, dlatego że ważniejsze dla mnie było przywitanie się z kibicami. Pogoda jest bardzo ładna, więc super, że przyszli i poświęcili dla nas czas. Silesia półmaraton, jeśli się nie mylę, to chyba czwarty, bo tutaj moja przygoda z bieganiem się zaczęła, także sentymentu na pewno co jakiś czas, co kilka lat tutaj będę planował wracać. Góreczek kilka na końcówce było, także na pewno nie jest to szybka trasa na bieganie wyników, tylko bardziej na taką rywalizację taktyczną, wyczekiwanie rywala. Niesamowite tutaj finiszować, no i to jest akurat świetny pomysł, także na pewno to tłumy zawodników też przyciągło. No i myślę, że mnie także przyciągnie w najbliższych latach również.